Witam. Postanowiłem nagrać filmik, jak uporać się z niedziałającym fotelem. W tym przypadku okazało się, że jeden z tych oporników jest do wymiany. Aby dostać się do tego boku, trzeba zdemontować od strony kierowcy, no i ewentualnie od pasażera też można byłoby, chociaż niekoniecznie, te boczki, odkręcając śruby w tym miejscu, tutaj pod spodem, z jednej i z drugiej strony, które tutaj są, które tu trzymają imbusy, no wiadomo, żeby się do tego dostać. Następnie trzeba odkręcić tutaj śruby mocujące w tych uchwytach przełączniki, no a potem to już wiadomo, rozebrać przełącznik, znaczy nie trzeba rozbierać, ja rozebrałem całkiem niepotrzebnie. No ale pewnie podejrzewam, że zanim wymienię ten opornik, bo go zmierzyłem z drugim przełącznikiem, który też wymontowałem, się okazało, że jeden jest trzaśnięty, bo po zamianie przełączników z jednej strony na drugą wszystko funkcjonuje, mata podgrzewa, czyli kwestia tego opornika, który zmierzyłem miernikiem, no i jest wadliwym. Także go wymienię, no i mam nadzieję, że usterka ustąpi. I mam nadzieję, że komuś pomogłem. To tyle, pozdrawiam.